Cześć wszystkim, ja nazywam się Mariusz Piesiura i witam Was serdecznie na kolejnej edycji nowości w M365 na kwartał pierwszy 2021 roku. Tym razem troszeczkę zmienimy podejście, ponieważ najpierw przedstawię aktualności związane z użytkownikami końcowymi, a w dalszej części będzie dla administratorów M365. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy od aktualizacji w świecie Teams, a tutaj nowa funkcjonalność w postaci Microsoft Teams Recap. Polega ona na tym, że pod koniec spotkania, w szczegółach spotkania, znajdziemy informacje o tym, jacy uczestnicy byli tego spotkania, jakie były pliki współdzielone, transkrypt tego spotkania, nagranie oraz informacje o tym, jakie były wiadomości wysyłane na czacie. Możemy to zobaczyć sobie właśnie wchodząc w szczegóły spotkania przykładowego. U mnie to jest spotkanie Recap. Wchodzę, dwa razy klikając na nie, no i tutaj od razu zostajemy przekierowani do szczegółów. I wśród tych szczegółów właśnie w tej części sekcji znajdziemy informacje o tych wymienionych przeze mnie rzeczach, czyli nagraniu, notatkach, uczestnikach w postaci Excela do pobrania. Więc zachęcam serdecznie do sprawdzenia sobie. Jest to na pewno przydatne dla osób, które być może chcą wrócić do omawianych kwestii, bądź po prostu nie mają możliwości uczestnictwa w spotkaniu. A skoro już o Teamsach mowa, to aktualizacja, która nowa się pojawiła w minionym kwartale, to approvale w aplikacji Teams. Mamy możliwość skorzystania z tego na dwa sposoby. Jeden z nich to jest po prostu zainstalować sobie aplikację dodatkową do samego Teamsa i będziemy mieli zintegrowane miejsce wszystkich potrzebnych akceptacji, jakie obsługujemy w Office. Bądź po prostu mamy też dodatkową opcję na czacie, bądź na kanale zespołu wysłać bezpośrednio approval, żeby na przykład dostać akceptację jakiegoś dokumentu. Wygląda to w ten sposób, że jeśli chcemy skorzystać z aplikacji samego approvala, to szukamy sobie wśród wszystkich aplikacji approval. U mnie ona jest zainstalowana i podpięta, więc ja sobie od razu do niej przejdę. Jak się załaduje nam tutaj ten widok, to mamy dwie części. Jedna z nich to jest to, co czeka na akceptację od nas. Druga część to jest to, co my wysłaliśmy do zaakceptowania do kogoś dalszego. W tym miejscu też będą zintegrowane wszystkie akceptacje, na przykład pochodzące ze samego SharePointa, co na przykład jest widoczne tutaj, gdzie strona nowa oferta benefitów ma włączoną akceptację i ona się tutaj nam podświetla, żebyśmy my jako osoby odpowiedzialne za ten obszar mogli tą stronę zaakceptować do publikacji bądź odrzucić. Możemy też skorzystać właśnie na czacie z opcji akceptacji i na przykładowo do Alexa sobie napiszę w kwestii akceptacji, czyli wybieram z dolnego menu Approvals. Wyświetli mi się dodatkowe okno, na którym mogę sobie wypisać, co tak naprawdę chcę do zaakceptowania. Ja tu napiszę, że to jest urlop. Kto jest akceptującym, to niech będzie Alex jako akceptujący i że musi mi dać ta osoba akceptację. No, jakieś dodatkowe informacje mogę sobie tutaj dopisać, bądź dodać jakiś załącznik w celu, powiedzmy, przesłania dokumentu, jeśli byśmy chcieli, żeby był zaakceptowany. Wysyłam całego approvala, dostaję informację o tym, że został wysłany, że się zgadzam na politykę prywatności i inne związane z tym prawnymi kwestiami. Daję continue. No i mój approval został wysłany właśnie do Alexa. On ma teraz możliwość potwierdzenia bądź odrzucenia tego, co ja o to poprosiłem. Dostaniemy oczywiście w momencie akceptacji informację o tym. W tej chwili jest status na oczekujący. Jak się coś zmieni, to będziemy mieli właśnie potwierdzenie. Tak jak w tej chwili się to stało, że zostało to zaakceptowane przeze mnie. Zarówno jest to na naszym czacie widoczne, jak i w aktywnościach samego Teamsa. W przyszłości Microsoft też planuje rozwinąć tę funkcjonalność o elektroniczne podpisy, więc będzie jeszcze większe bezpieczeństwo wysyłanych naszych akceptacji. Dodatkową funkcjonalnością, jaką pojawiła się w ostatnim kwartale w Microsoft Teams, jest tak zwany offline autosend. Polega to na tym, że wszystkie wiadomości wysyłane do użytkowników są kolejkowane i jeśli ten użytkownik jest w statusie offline i nie może otrzymać tej wiadomości, to ona jest utrzymywana przez 24 godziny, aby następnie po ponownym połączeniu się tego użytkownika mogła do niego dotrzeć. Gdyby jednak się okazało, że ten użytkownik do tego czasu się jeszcze nie zaloguje, no to zostanie to zwrotna informacja wysłana do nadawcy, żeby mógł mieć pewność, że ta wiadomość nie została dostarczona. Co tym idzie, będzie mógł spróbować ponownie ją wysłać, bądź po prostu spróbować się skomunikować się z użytkownikiem w jakiś inny sposób, na przykład poza Teamsem. Dodatkowa aktualność, która pojawiła się w Microsoft Teams, polega na tym, że zostały zmienione opcje dostępne przy konfigurowaniu spotkania.
Między innymi pojawiła się nowa funkcjonalność pozwalająca wyłączyć czat na samym spotkaniu oraz kilka takich innych pomniejszych zmian, o których właściwie teraz powiem. Czyli wejdźmy sobie przykładowo w spotkanie M365 News. Przejdźmy do samych opcji spotkania, zostaniemy przekierowanie na stronę webową. No i mamy tutaj ustawienia, które już pewnie część Państwa zna. Z nowych rzeczy, które się pojawiły, to tutaj jest możliwość wyboru między innymi ludzi z organizacji, zaufanych organizacji oraz gości, jako nowa opcja, oraz ludzi z organizacji oraz gości. Dodatkowo pojawiła się wspomniana przeze mnie opcja wyłączenia czatu. Można go wyłączyć całkowicie, bądź wyłączyć do takiego stopnia, że będzie on dostępny dopiero jak się spotkanie rozpocznie. No i inne ustawienia, które były już wcześniej dostępne. Także polecam serdecznie sobie zobaczyć u siebie i skonfigurować tak spotkanie, jak Państwo mają ochotę. Z dalszych funkcjonalności nowych pojawiających się w Teamsie są komunikaty o powiadomienia z Yammera. Jest to fajna rzecz, przydatna przy codziennej pracy, żebyśmy się nie musieli przełączać pomiędzy oknami. Będąc w samym Teamsie i mając zainstalowaną aplikację Yammerową, o której było wcześniej mówione na moich filmikach, mamy możliwość otrzymania takiego powiadomienia, że ktoś nas zmiankował w Yammerze. Wygląda to w ten sposób, że przykładowo Alex zmiankował właśnie o mnie. Wyświetla mi się powiadomienie, że jest coś powiedziane, no i mogę z samego poziomu Teamsa wśród Activity Feed znaleźć informację o tym, co zostało wysłane do mnie i podejrzeć sobie tą informację. Jest to naprawdę szybsza droga do uzyskania informacji o tym, co się dzieje w świecie Office'a. Pamiętacie, jak na poprzednich swoich filmikach wspominałem o tym, że powstaje Microsoft Dataverse oraz że jest dostępny z Teamsa i na tym świecie pojawiła się nowa aktualność, a mianowicie wcześniej tworzone aplikacje były dostępne z poziomu jednego zespołu, na którym mogliśmy współdzielić sobie właśnie aplikację, budować ją, rozwijać. Teraz została wprowadzona aktualność, która pozwala zbudowaną w ten sposób aplikację udostępnić do innych grup, przez co mamy po prostu możliwość poszerzenia odbiorców. Działa to w ten sposób, że wchodzimy sobie w Power Appsy, gdzie mamy podświetlone aplikacje utworzone przez nas. Ja mam utworzoną aplikację M365 News. Chciałbym, żeby ona była teraz dostępna też dla innych pracowników, należących dla grupy, powiedzmy, dla pracownika. Wyświetlam sobie tutaj See More, żeby zobaczyć wszystko, co zostało utworzone w ramach mojego zespołu, który się nazywa IT. Mam tu też właśnie podświetlone moje M365 News oraz to, że powstały w ramach tej aplikacji dwie tabele o kontaktach. W pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, żeby taka aplikacja mogła być upowszechniona, to że wszyscy użytkownicy spoza tego zespołu mieli odpowiednie uprawnienia właśnie do tych tabel, czyli do danych. Czyli wchodzę ponownie na See All, wyświetla mi się tutaj wszystkie możliwości, rozwijam sobie tabelę i mam przy moich dwóch tabelach możliwość zarządzania uprawnieniami. Wchodząc w nie, mam taką właśnie dodatkową zakładkę, czyli oprócz mojego zespołu i nadawania uprawnień mojemu zespołowi mogę wybrać, jakie ma uprawnienie użytkownik spoza tego zespołu. No i należy tutaj sobie wybrać według własnych preferencji. Ja daję pełny dostęp do danych z tej tabeli. Wybieram drugą tabelę, tak samo zmieniam uprawnienia. Znów wybieram opcje, jakie mają mieć osoby spoza mojego zespołu. Gdy już mamy zagwarantowane, że do danych będą mieli ludzie dostęp, idę do wszystkich aplikacji. Mam teraz możliwość właśnie kliknięcia udostępnij moim współpracownikom. Klikam właśnie udostępnij. W tym miejscu mam możliwość wyboru grupy, do której chciałbym udostępnić. Jest tutaj możliwość wyboru tylko jednej grupy i użytkownicy z tej grupy będą mieli właśnie dostęp do tej aplikacji. Jest możliwość tak naprawdę wyboru grupy zarówno Microsoft 365, jak i grupy Security. Jeśli chcemy wybrać, żeby to była grupa Microsoft 365, należy też pamiętać o tym, że trzeba ustawić, żeby ona była tak zwana Security Enabled, czyli jest to ustawienie dostępne przez PowerShell, gdzie można to ustawić i link do tego, jak to należy zrobić, znajdziecie w opisie tego filmiku. Ja na przykład wybiorę sobie grupę, która jest jednak typu Security, wtedy to już jest zagwarantowane domyślnie. No i jest to grupa u mnie Finanse. Tutaj wybieram tak naprawdę, które z aplikacji utworzonych w ramach tego zespołu chciałbym, żeby były dostępne przez innych współpracowników tej grupy. Ja mam wybraną u siebie, że M365 News ma być dostępna, więc nie mam możliwości zatwierdzenia, ale zatwierdzamy i ona się stanie w tym momencie dostępna dla pracowników tamtej grupy. Żeby to sprawdzić, to jako Alex, czyli członek grupy Finanse, mogę sobie przejść do aplikacji
i wśród aplikacji utworzone dla dzierżawy będę miał taką zakładkę utworzone przez swoich współpracowników. No i tutaj mi się podświetla właśnie ta aplikacja, która została mi udostępniona, która była tworzona w ramach zespołu IT, a ja będąc w zespole finanse mam teraz do niej dostęp i mogę sobie ją podpiąć do swojego kanału i z niej korzystać. Tak to już jest, że na co dzień mamy możliwość skorzystania z wielu okien i tak naprawdę przełączamy się pomiędzy kontekstami. Dlatego też dobra nowina, że Microsoft Teams ciągle rozbudowuje tę funkcjonalność i jak już wcześniej była możliwość otwierania czatów czy spotkań w osobnych oknach, tak teraz dochodzi do tego grona możliwość otwierania aplikacji Teamsowych czy samych tabów w zespołach. Wygląda to w ten sposób, że jeśli mamy jakąś aplikację Teamsową, załóżmy wspomnianą przeze mnie wcześniej Approvals, możemy sobie kliknąć prawym, wyświetlić ją w nowym oknie i działać pomiędzy oknami. Tak samo dzieje się w przypadku, gdy chcemy sobie jakąś dodatkowy tab z wyświetlanych w górze przełączyć do nowego okna, załóżmy M365 News. Mamy tutaj możliwość wyświetlenia tego samego tej samej aplikacji w nowym oknie, przez co jest nam łatwiej zarządzać tym narzędziem i przełączać się pomiędzy, nie czekając tak naprawdę, aż jedno z okno się przeładuje w kolejne, tylko po prostu przeklikując się pomiędzy oknami. To na pewno przyspieszy codzienną pracę i będzie to znacznie wygodniejsze. W ostatnim czasie pojawiła się w Microsoft Teams opcja wchodzenia w tak zwany Microsoft Whiteboard. Teraz jest on również dostępny na wersji mobilnej, czyli na Androidzie, możliwy do pobrania z Google App Store'a. Dodatkowo Whiteboard jest też możliwy do podpięcia już nie tylko na spotkaniach, ale i możemy sobie go dodać do czatu, co po prostu wchodzimy sobie na czat z osobą, z którą chcielibyśmy współdzielić właśnie tablicę. Dodajemy plusik, wyszukujemy Whiteboard, który się już podpowiada tutaj w górnej części jako potencjalna aplikacja, która może nas interesować. Dodatkowo rozszerzenie to też jest dostępne już na kanałach, więc możemy sobie na kanale, na którym współpracujemy z innymi pracownikami, też dodać sobie taką aplikację Whiteboard i razem współtworzyć treść, właśnie wykorzystując do tego tą tablicę. W Microsoft Teams nastąpiły też zmiany również po stronie mobilnej, a mianowicie w aplikacji mobilnej Teamsa. Mamy w tej chwili troszeczkę przeorganizowany wygląd w momencie, jak jesteśmy na spotkaniach. Między innymi zmieniono to, że jeśli ktoś udostępnia nam ekran, to jest to zarówno widoczny ekran, jak i ludzie uczestniczący w spotkaniu na mobilnym widoku. No i dodatkowo, jeśli ktoś jest powiedzmy przypięty też i jeszcze dodatkowo jest udostępniany ekran, to mamy dwa okna wyświetlone plus jeszcze ludzi pod spodem dostępnych, widocznych. Wygląda to w ten sposób, że wchodzimy sobie na jakieś przykładowe spotkanie właśnie przez aplikację mobilną Teams. Wejdę sobie właśnie w kalendarz, tutaj mam M365 News, wchodząc w nie, już jest tutaj właśnie mój użytkownik Alex, więc dołączam sobie do tego spotkania. Alex jeszcze w tej chwili nic nie prezentuje, ale właśnie włączam udostępnianie ekranu, udostępnię sobie ekran przez właśnie Alexa. No i w tej chwili będę widział udostępniony ekran jako na części ekranu, a pod spodem uczestników tego spotkania. Dodatkowo, jeśli ktoś zostanie przypięty też w tym spotkaniu, tak jak na przykład teraz sobie przypnę Alexa do spotkania, żeby był widoczny dla wszystkich, no to dodatkowo też jest to wyświetlone pod spodem, pod samym ekranem udostępnionym i wciąż są widoczni ludzie, którzy są z nami na spotkaniu, więc to jest na pewno uproszczenie, gdyż mamy więcej informacji na jednym ekranie, co może się czasami po prostu przydać i będziemy mieli lepszą interakcję z ludźmi, na spotkaniu, na którym jesteśmy. Tym sposobem przechodzimy do aktualizacji związanych już z SharePointem, a tutaj pojawia się nowa rzecz, a tak naprawdę zostaje zmieniony nieco konfigurator pozwalający utworzyć z witryn zespołowych zespół w Microsoft Teams. Dotychczas najczęściej jednak stosując SharePointa czy wykorzystując SharePointa tworzymy sobie witryny zespołowe, tam budujemy sobie treści, publikujemy różnego rodzaju rozwiązania, dorzucamy sobie dokumenty i bazujemy głównie na SharePointie, no ale gdyby przyszła potrzeba jednak przejść w dalszej części jakby do Teamsa, no to możemy skorzystać w tej chwili z konfiguratora i dzięki niemu wykorzystać część z tych opublikowanych materiałów i utworzyć po prostu jako zakładki w Teamsie. Będzie to znacznie szybszy sposób, dlatego właśnie przedstawiając tą możliwość, wchodzimy sobie na przykładową witrynę zespołu. Ja utworzyłem specjalnie nową na to pokazanie i albo wybierając tutaj w lewej dolnej części mamy informację o tym, czy chcemy sobie dodać
czat w czasie rzeczywistym, czy możemy po prostu tutaj poprzez ikonę dostać się do informacji, żeby utworzyć taki czat. Klikamy sobie na to, przechodzimy przez konfigurator, no i w tym miejscu pojawia nam się opcja wyboru elementów z tej witryny, które chcielibyśmy zamieścić, żeby też się znalazły już automatycznie podpięte w Teamsie. Więc wybieramy sobie właśnie spośród list, spośród stron czy bibliotek dokumentów to, co by miało być w Teamsie, zatwierdzamy i Teams nam zostanie utworzony wraz już z tymi zakładkami podpiętymi do niego. Coraz częściej narzędzia Microsoft mają ze sobą integrację i są ze sobą połączone. Tak też się dzieje z Yammerem i SharePointem, a mianowicie SharePoint dostaje w tej chwili opcję wysyłania stron do Yammera na ich społeczności. Wygląda to w ten sposób, że zbudujemy sobie stronę, którą chcielibyśmy opublikować. Możemy w naszym intranecie czy w jakimś naszym dowolnym rozwiązaniu SharePointowym i chcielibyśmy, żeby dotarło to jeszcze do szerszego grona, żeby zwiększyć zainteresowanie tą stroną. Wśród opcji wyślij do możemy sobie wybrać właśnie tą nową, która polega na tym, że wybieramy Yammer. Tutaj nam zostanie podświetlona miniatura, jaka zostanie opublikowana na społeczności, do której to chcemy wysłać. Możemy oczywiście rozpocząć dyskusję, powiedzmy zachęcić ludzi do tego, żeby sobie weszli na naszą stronę. Wybieramy, jaką społeczność chcemy wybrać, żeby do której to dotarło. Ja wezmę Hyde Park. No i klikamy opublikuj. Zaraz po opublikowaniu dostaniemy też informację, że możemy sobie podejrzeć nasz post opublikowany, no i będzie on dostępny dla szerszej społeczności, którzy mogą się przekierować już na SharePointa. Pozwoli to tak jakby lepiej budować wiedzę użytkowników o tym, co się znajduje na różnych naszych rozwiązaniach i współdzielić treści pomiędzy tymi rozwiązaniami. Bardzo dużym problemem współczesnym jest fakt, że mamy bardzo dużo źródeł wiedzy, źródeł informacji, do których powinniśmy sięgać i jest tego już tak dużo, że dosyć często nie jesteśmy w stanie znaleźć wszystkich miejsc, do których powinniśmy dotrzeć. Ku temu ma pomóc trochę aktualizacja związana z SharePointem, która automatycznie podpowiada użytkownikom właśnie w postaci powiadomień mailowych, przesyła im proponowane treści, które mogli pominąć bądź mogą być nimi zainteresowani. Treści te są dopasowywane na podstawie Graph API, który sobie właśnie bada możliwości tego użytkownika, jego przynależność do odpowiednich działów, jego podległość pod menedżerami, jego możliwości dostępów do różnych informacji, miejsc, na których przebywa, plikach, na których pracuje. Na bazie tego wszystkiego jest wysnuwana propozycja co do stron SharePointowych, które mogłyby go zainteresować, a na których na przykład jeszcze nie był. Wiadomość taka generuje się automatycznie, jest ona wysyłana właśnie na Outlooka. Możemy sobie wejść na Outlooka, u mnie to jest akurat w wiadomościach innych, bo jest to wiadomość generowana automatycznie, więc jest ona o niższym priorytecie. I mamy właśnie chyba raz w tygodniu taka informacja, która może do nas dotrzeć, która wygląda w ten sposób, że jest to wspomniane, że mogą tu być treści, które mogą mnie zainteresować, a na których jeszcze nie byłem. Jest to jeszcze oczywiście do skonfigurowania, można to wyłączyć, jeśli Państwo by nie chcieli utrzymywać takich powiadomień. Jest to tego specjalny command LED PowerShellowy, który pozwala to wyłączyć, więc w razie gdyby jednak te wiadomości nie były pożądane, to można to skierować do administratorów SharePointa, a ci to wyłączą i te wiadomości nie będą docierały do użytkowników końcowych. I to nie koniec nowości dla użytkowników. W dalszej części przejdziemy sobie do Microsoft Lists, a tam ogólne zmiany pozwalające trochę szybciej operować na właśnie listach. Przejdźmy sobie na przykładowej listy i zobaczmy, jak to wygląda. Wchodzimy do Microsoft Lists i wybierając jakąś listę, którą sobie wcześniej utworzyliśmy, ja mam M365 News, możemy w tej chwili skorzystać z takich funkcjonalności jak zostały zmienione niektóre widoki kolumn, taka kolumna jak osoby. W aktualnej wersji jest już z podświetleniem użytkownika oraz z wyświetleniem Adaptive Card dla tego użytkownika. Wybór jest w tej chwili podkreślany dodatkowo. Możemy w nowej wersji przejść do edytowania zbiorczego. Kiedyś się to nazywała szybka edycja, teraz to mamy edytuj w widoku siatki. Z tego poziomu możemy korzystać z listy właściwie tak samo jak z Excela, czyli możemy zaznaczać wiele wierszy, kopiować je korzystając ze skrótów klawiszowych, przeklejać je do nowych miejsc. Możemy nawigować tak samo jak po Excelu tabulatorem w kolejne kolumny, enterem w kolejne wiersze.
doszła możliwość dodawania kolumn bezpośrednio z trybu edycji, przez co nie musimy wychodzić i modyfikować kolumny, tylko możemy sobie wszystko przygotować już w trybie edycji. Co więcej, jest fajna funkcjonalność pozwalająca trochę swobodniej poruszać się po Microsoft List i modyfikować dane, ponieważ jest opcja cofania swoich działań, czyli możemy wycofać swoje zmiany oraz ponownie je wprowadzić. Dodatkowo pojawiła się nowa opcja w postaci komentowania elementów na liście, czyli możemy sobie właśnie zaznaczyć jakiś element, włączyć jego komentowanie albo poprzez górną nawigację jako komentarz, albo dać więcej i dać komentarz. No i możemy w ten sposób wzmiankować ludzi, czy napisać komentarz, żeby ktoś mógł się zainteresować danym elementem na liście, bądź po prostu zapytać się, o co chodzi w tych szczegółach danych. Z rzeczy jeszcze istotniejszych, to jeśli już sobie taki komentarz wprowadzimy, to zostanie on oczywiście wyróżniony na liście poprzez właśnie dodatkowy dymek tutaj podświetlany, do którego, po którym kliknięciu możemy sobie wejść i zobaczyć komentarze pod tym elementem. Będąc dalej w Microsoft Lists, wejdźmy do kolejnej aktualizacji, która w tej chwili pozwala na zmienianie wyglądu nagłówka, stopki, czy też samej treści, czyli tam wewnętrznej części formularzy dla elementów znajdujących się na liście, czy też w bibliotece SharePointowej. Żeby sobie ustawić takie modyfikacje, wchodzimy w przykładowy element na liście Microsoft Lists. Mamy tutaj z prawego górnego rogu, obok komentarzy, możliwość wybrania opcji konfiguruj układ. Dzięki temu dostanie nam podświetlone trzy opcje, czyli właśnie modyfikowanie układu dla nagłówka, modyfikowanie układu dla treści i modyfikowanie dla stopki. Wybierając jedną z nich, dostaniemy pole, no niestety JSON-owe, które odpowiednio skonfigurowane według schematu, który Microsoft wprowadził, o czym możemy się dowiedzieć więcej właśnie przez ten link. Możemy sobie skonfigurować wygląd tego, jak ma wyświetlać się stopka, jak się ma wyświetlać nagłówek, czy nawet treść wewnętrzna całego formularza. Ja u siebie już zmodyfikowałem to, więc dla przykładu nagłówek zmodyfikowany został w ten sposób, że dodana została ikona, jest poprzedzający tekst, następnie jest tytuł samego elementu, w stopce wprowadziłem z kolei link, który na podstawie też tytułu elementu i poprzedzającego tekstu oraz pod spodem linka można sobie właśnie wejść i przekierować się. Jeśli chodzi o wewnętrzną część, która tutaj została zmodyfikowana na formularzu, to zostały wprowadzone sekcje, które pozwalają jakby odróżnić pewne elementy. Jest pierwsza sekcja, która tutaj się ma takie pole jak tytuł, więc on jest tutaj wyróżniony właśnie na tej części. W dalszej sekcji mam szczegóły i ona zawiera z kolei te informacje. Ostatnia sekcja to jest właśnie nazwana ostatnią sekcją i z kolei zawiera już takie elementy. Wszystkie te pola, które nie mają przypisanej żadnej sekcji, z automatu znajdą się w ostatniej sekcji. Więc tak wygląda formularz ten zmodyfikowany. A tak wygląda formularz niezmodyfikowany, właśnie usuwając poszczególne elementy, zapisując. Możemy sobie przejść właśnie, tu wygląda pierwsza aktualizacja w ten sposób, tutaj usuwam to. Formularz domyślnie wygląda w ten sposób, no i usuwając sam nagłówek stopki, wygląda to w ten sposób, że w ogóle stopki nie ma. Czwartym narzędziem Microsoft, które w ostatnim czasie miał aktualizację, jest Yammer i w nim nastąpiła zmiana na kodzie osadzeniu. To znaczy, możemy sobie wziąć dowolny kanał czy też społeczność Yammerową i umieścić ją w tagach HTML-owych jakiegoś rozwiązania innego niż Microsoft, przez co on będzie po prostu wyświetlał on wszystkie posty z danego kanału właśnie na naszym nowym rozwiązaniu. Ten kod został zmodyfikowany właśnie do nowego wyglądu Yammerowego, żeby móc wyglądać bardziej współcześnie i aktualnie względem tego, co jesteśmy w stanie zobaczyć sobie przez wejście w Yammera na przeglądarce. Żeby sobie taki kod pobrać z kanału, musimy wejść właśnie na rozwiązanie Yammerowe, wybrać społeczność, z której chcielibyśmy, żeby kanały się wyświetlały nam w innym naszym rozwiązaniu. I tutaj przy trzech kropkach możemy znaleźć opcję osadź kanał informacyjny społeczności. Tutaj zostanie nam wygenerowany krótki skrypt zawierający zarówno elementy HTML oraz JavaScriptowe i kod embedowany, który będziemy mogli sobie właśnie wpiąć
do naszego rozwiązania, przez co będzie się nam wyświetlał Yammer na naszym rozwiązaniu. Dla przykładu, ja sobie zbudowałem lokalnie u siebie kod HTML-owy i umieściłem w nim właśnie ten skrypt, który tam został przedstawiony przed chwilą. No i wchodząc na takie rozwiązania HTML-owe lokalne, wyświetliły mi się właśnie posty, wszystkie związane z tym, z tą społecznością, które tam są wyświetlone. Na początku, przy pierwszym zalogowaniu, oczywiście następuje zalogowanie, należy potwierdzić się z swoim kontem, zautentykować, no i dopiero później zostaną te posty wszystkie wyświetlone. No i jak można zauważyć, wygląd tutaj został zmodyfikowany i wygląda dokładnie tak samo jak czy webpart Yammerowy w SharePoincie, czy po prostu tak jak to byśmy widzieli bezpośrednio w samym Yammerze. W samym Yammerze pojawiła się też nowa aktualizacja, która z kolei wprowadza indywidualne podejście do użytkowników, ponieważ możemy sobie wybrać odcień skóry reakcji, jakie wybieramy w obrębie Yammera. Żeby to skonfigurować, wchodzimy sobie właśnie na Yammera i z ustawień mamy opcję wybierania odcienia skórki. I tutaj właśnie spośród przedstawionych karnacji wybieramy tą, która jest nam najbliższa. No i zatwierdzamy w ten sposób wszystkie reakcje, które będą nam towarzyszyły, będą właśnie w odcieniu tej karnacji. W ostatnim czasie bardzo dużo pojawiło się nowych wydarzeń online, które pozwalają właśnie w tym trudnym dla nas czasie na odrobinę interakcji z ludźmi. I to, co za tym idzie, w Yammerze zostały wprowadzone właśnie możliwości tworzenia takich wydarzeń. A ostatnia aktualizacja, która została wprowadzona w minionym kwartale, dodatkowo pozwala na żywo sprawdzać statystyki związane z tym wydarzeń co do liczby osób, liczby wyświetleń, zaangażowania tych użytkowników. Dodatkowo te statystyki są również dostępne po samym spotkaniu, więc gdyby ktoś miał ochotę zobaczyć, jak dobrze mu poszło i upewnić się, czy był jakiś pozytywny odbiór od uczestników, to może sobie też wejść w takie ustawienia i przejrzeć sobie, jakie tam są informacje zawarte. Żeby sobie znaleźć takie statystyki, musimy przejść sobie na społeczność, w ramach której było tworzone właśnie wydarzenie. Wśród zakładek właśnie znajdziemy sobie zdarzenie. Ja otworzyłem takie zdarzenie już wcześniej, żeby nie musieć tworzyć na żywo, bo trochę to trwa jednak. Więc ja wśród zmienionych zdarzeń mam moje M365 News. Wchodząc w nie, mam tutaj właśnie dodatkową zakładkę, która jest dostępna zarówno w momencie, kiedy to wydarzenie jest live, czyli w trakcie wystąpienia, bądź teraz, jako to już wydarzenie przeszłe. Możemy właśnie wejść sobie w szczegóły tych statystyk. Mamy informacje o liczbie wyświetleń, osób oglądających na żywo, jak długo mniej więcej ci ludzie byli na tym zdarzeniu i obserwowali. Plus jeszcze dodatkowe informacje o tym, jakie były konwersacje, czy padały pytania, jakie były reakcje. No i te wszystkie informacje na pewno pomogą nam w przyszłości budować jeszcze lepsze wydarzenia i zwiększać zasięgi swoich przedstawień. Z nowej opcji, która jest dostępna domyślnie w Microsoft Teams, która się nazywa Meet Now, jest teraz możliwość skorzystania bezpośrednio z Outlooka dla Windowsa w wersji klienckiej. Wchodzimy sobie właśnie do kalendarza w Outlooku, gdzie wśród opcji dostępnych mamy aktualnie wyświetloną Meet Now. Wklikujemy sobie ją i zostaniemy przekierowani do Teamsa, gdzie możemy sobie nazwać nasze spotkanie, skonfigurować przed wejściem do spotkania. Jak się połączymy, to mamy tak naprawdę trzy opcje możliwości rozesłania zaproszeń do ludzi, czyli właśnie poprzez link do spotkania, czy bezpośrednio stąd zaprosić ludzi do tego spotkania, czy może przez mail skomunikować się z ludźmi, z którymi byśmy się chcieli natychmiast spotkać, bo jest to coś super istotnego, żebyśmy właśnie to przegadali. W Teamsie od razu można skorzystać z Meet Now właśnie przez między innymi kanały, gdzie tam automatycznie są dopraszani ludzie, którzy na tym kanale występują. Tutaj mamy troszeczkę inne podejście, ale jest to możliwe bezpośrednio z Outlooka, więc wydaje mi się, że to też jest świetna opcja, gdyby się okazało, że potrzebujemy pilnie się z kimś skontaktować. W ostatnim czasie liczba spotkań pewnie znacząco wzrosła, zarówno u nas w organizacji, jak i zapewne u Was. Wobec tego ta aktualizacja, która zostaje wprowadzona do Outlooka na wersję mobilną, może okazać się zbawienna dla wielu osób, które muszą te spotkania umawiać.
Wiem, że niektórzy sobie korzystają z asystentów, ale gdy nie każdy ma możliwość skorzystania z pomocy czyjejś osoby, no to dobrze, gdyby jednak nasze oprogramowanie było na tyle inteligentne, żeby mogło nam skrócić czas potrzebny na zorganizowanie spotkania z ludźmi, z którymi potrzebujemy obgadać bardzo istotną sprawę. Wchodząc na Outlook w wersji mobilnej, możemy sobie w kalendarzu umówić spotkanie. Najpierw wybieramy ludzi, z którymi chcielibyśmy się spotkać. Ja wybieram tutaj kolegę Damiana. I w tej chwili mamy sekcję, w której mamy sugerowane czasy, które są na podstawie mojego kalendarza i osoby i osób, bo ja akurat wybrałem jedną osobę, ale można tu wybrać dowolną ilość osób, sugerowane, gdzie jest dostępny czas i moglibyśmy się z Damianem spotkać. Możemy to oczywiście trochę skonfigurować, czyli zmienić czas potrzebny na spotkanie, jakie chcemy ustawić, w jakim przedziale tygodniowym powinno proponować spotkania. Co ciekawe, jeśli się okaże, że z osób, które w tym spotkaniu mają uczestniczyć, będzie taka sytuacja, że wszystkie inne osoby będą miały jakiś czas wolny, dostępny w najbliższym czasie, a tylko ja, jako osoba organizująca spotkanie, nie będę w stanie się w tym miejscu wpasować, no to Outlook może mi zaproponować godzinę tego spotkania w tym czasie i z możliwością przełożenia mojego aktualnego spotkania, tak żebym to ja mógł się dostosować do innych uczestników tego spotkania. Zachęcam do korzystania tego z wersji mobilnej, bo to znacząco przyspiesza czas potrzebny na zorganizowanie spotkania i moim zdaniem jest to super świetna aktualizacja. W świecie Microsoft pojawia się nowy gracz, a mianowicie Microsoft Viva, która ostatnim czasem cieszy się ogromną popularnością, ponieważ została ona hucznie ogłoszona i ma ona szczytny cel zintegrowania czterech bardzo ważnych i kluczowych właściwie funkcjonalności, przez co jest to nazywana platforma właśnie w celu poprawy jakby ogólnego odbioru doświadczenia użytkownika w Microsoft. Składa się ona z czterech wspomnianych części, czyli mamy Microsoft Viva Connections, mamy Microsoft Viva Topics, Microsoft Viva Learning, Microsoft Viva Insights. Wszystkie te cztery części mają ku celu poprawić ogólne doświadczenia w wykorzystywaniu narzędzi Microsoft. Dla przykładu Viva Connections jest to miejsce, w którym będzie zintegrowane wiele informacji, aktualności ukierunkowanych właśnie do użytkownika. Wszystko też pod względem nawigacyjnym dostosowane tak, żeby było doświadczenie tak, jakby się znajdowało w ciągle w jednym urządzeniu i tak jakbyśmy na co dzień korzystali z Microsoft Teams, będzie to prawdopodobnie dodatkowa zakładka, w której właśnie Connections będzie łączyło nam wszystkie źródła informacji i wyświetlało w jednym miejscu. Viva Insights będzie wykorzystywana do przeglądania ogólnych statystyk nas jako pracowników, tego jak wydajni jesteśmy w swojej codziennej pracy. Niektórzy mogą kojarzyć już przychodzące maile z My Analytics i właśnie My Analytics oraz Workplace Analytics ma zostać zintegrowane i ogłoszone pod jedną marką Microsoft Viva Insights. W dalszej części mamy Viva Learning, jest to pomysł zintegrowania wszystkich bibliotek, dokumentów i informacji, które mają pomóc nowym pracownikom w odnalezieniu się w ich pracy do jednego miejsca, z którego będą dostępne. Będą tam również też współdzielone filmy pomagające, instruktażowe. No i na sam koniec przychodzi z pomocą Viva Topics, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji, żeby podpowiadać użytkownikom hasła, co dokładnie się kryje pod nimi. Jeśli się pojawi jakieś hasło i zostanie zapisane w Microsoft Viva Topics, to następnie ludzie posługujący się tym hasłem gdzieś w konwersacjach czy w publikowanych wiadomościach, będą oni mieli podświetlone te hasło z możliwością przekierowania się i zobaczenia szczegółów, co te hasło tak naprawdę kryje pod sobą. Wszystkie te cztery części mają właśnie w głównej mierze pomóc w pracy codziennej, zwłaszcza teraz, kiedy przenieśliśmy się w większości do pracy zdalnej i informacji już nie tak łatwo można znaleźć, a trzeba najczęściej szukać albo podpytywać ludzi. Jest to po prostu czasochłonne. A dzięki Microsoft Viva prawdopodobnie wszyscy będziemy mogli znacznie szybciej dostać się do tych informacji, które są ukierunkowane dla nas i istotne i chcielibyśmy się do nich jak najszybciej dostać. No i to jest koniec aktualności dla użytkowników.
Teraz przechodzimy do administracyjnych części, a tutaj pierwsza dosyć istotna rzecz, właściwie też powiązana z użytkownikami, ale chodzi o zmianę maksymalnej ilości danych przesyłanych do OneDrive'a, SharePoint'a czy do Teams'ów. W poprzedniej wersji było to 100 GB, aktualnie Microsoft zwiększył tą liczbę do 250 GB. Więc w tej chwili możemy przesyłać dużo większe pliki właśnie do OneDrive'a i synchronizować je. Co za tym idzie, nie musimy się już martwić o takie duże pliki pochodzące z nagrań w rozdzielczości chociażby 8K. Dodatkowo one docierając do Microsoft są dzielone na pomniejsze pliki i każde szyfrowane osobnym swoim kluczem. Dodatkowo poprawiono proces synchronizacji pomiędzy chmurą oraz lokalnymi obiektami, przez co nie musimy się martwić, że tak duże pliki będą synchronizowane w całości, ponieważ jest zastosowany mechanizm różnicowy, który wykrywa zmiany na tych plikach i synchronizuje tylko i wyłącznie tą część, która faktycznie podległa jakiejkolwiek zmianie. Ma to też jakby na celu poprawę wydajności synchronizowania oraz ograniczenia trochę strumieni danych, które są potrzebne do synchronizacji. Inną zmianą w obrębie OneDrive'a jest nowa funkcjonalność pozwalająca wykluczać pewne pliki na podstawie ich nazw oraz rozszerzeń przed synchronizacją do chmury. Jest to różniąca się funkcjonalność od tej, która istniała wcześniej związana z blokowaniem plików, ponieważ ta nie wyświetla komunikatów błędów o tym, że plik został zsynchronizowany. Jest natomiast tylko i wyłącznie pokazany komunikat o tym, że ten plik nie podlega synchronizacji. Nie można natomiast wykluczyć plików Office'a przed synchronizowaniem, natomiast wszystkie inne pliki są jak najbardziej możliwe do zablokowania czy też wstrzymania przed synchronizowaniem. W jednej z poprzednich edycji filmików mówiłem o tym, że powstały nowe pakiety zasad dostępne z poziomu Centrum Administracji Microsoft Teams, gdzie można było właśnie skorzystać sobie z wybudowanych pakietów i przypisać je odpowiednim użytkownikom. W aktualnej sytuacji mamy możliwość nie tylko przypisywać istniejące pakiety, które zostały przez Microsoft przygotowane, ale i tworzenia własnych pod własne potrzeby. Więc wchodzimy sobie w administrację Microsoft Teams i z lewego menu wybieramy pakiety zasad. Wśród istniejących już pakiet możemy sobie dać nowy pakiet zasad, nazwać go powiedzmy Microsoft 365 News. No i wybieramy typ zasady, które chcemy wprowadzić, żeby ten pakiet posiadał. Po kolei możemy skorzystać z istniejących jakichś utworzonych zasad na naszym środowisku, bądź dodać nowe zasady właśnie w ramach tego pakietu zasad. Powybieramy sobie wszystkie typy, jakie nas interesują, żeby ten pakiet posiadał. Nazwijmy tutaj jeszcze. No i jeśli skończymy taki pakiet zasad budować, to zapisujemy sobie go. No i mamy aktualnie utworzony nowy, customowy pakiet zasad dostępny w Microsoft Teams. W tej chwili możemy go przypisać bezpośrednio do użytkowników, bądź skorzystać z nowej opcji, która pojawiła się stosunkowo niedawno, czyli przypisywanie pakietu zasad dla grup. Możemy sobie wybrać właśnie grupę, jaką byśmy chcieli. Dla przykładu wezmę sobie grupę dla pracownika u mnie. No i wybieram sobie pakiet zasad, który sobie utworzyłem i on mi nałoży automatycznie dla wszystkich członków tej grupy ten pakiet zasad, który został przeze mnie przygotowany. Oczywiście w ramach zmian przynależności do grup automatycznie pakiety zasad czy też zasady obowiązujące dla tego użytkownika również są aktualizowane. Przejdźmy do PowerUpek, a w nich bardzo fajna aktualizacja, która myślę przyda się niejednemu deweloperowi czy osobie, która korzysta właśnie z PowerUpek, ponieważ wprowadza ona dla aplikacji typu Canvas możliwość podglądania sobie plików źródłowych tej aplikacji. Czyli jak dotychczas było, że po otworzeniu aplikacji i wyeksportowaniu jej dostawaliśmy jeden plik z rozszerzeniem MS App o tym, że i możliwością przeniesienia tego do innego środowiska, tak teraz w tej sytuacji powstaje narzędzie, które będzie pozwalało
rozpakować taką aplikację do kodów, do plików źródłowych, następnie wrzucić sobie ją, powiedzmy, do repozytorium i wersjonować standardowo jak normalne oprogramowanie w innych językach. Jest to moim zdaniem bardzo dobra wiadomość i cieszę się, że w tę stronę idzie Microsoft. Żeby sobie właśnie skorzystać z takiej aktualności, to w opisie znajdziecie link, gdzie jest pokazane, jak przedstawiciel Microsoft właśnie daje link do GitHuba, na którym się znajduje takie rozwiązanie do rozpakowywania i zapakowywania narzędzi aplikacji Canvas. I tam pobierzecie sobie ten GitHubowe repozytorium, zainstalujecie, musicie mieć tam .NET Core oczywiście zainstalowane, wykonać szereg instrukcji do tego, żeby sobie rozpakować. Dostaniecie w dalszym ciągu właśnie pliki źródłowe do wykorzystania. Tam możecie wprowadzić zmiany i ponownie zapakować taką aplikację. Co należy jeszcze zwrócić uwagę, to że to jest dopiero początek całej historii plików źródłowych dla aplikacji z PowerUpek, więc może być jeszcze w tym dużo problemów i błędów, ale już w tym momencie zachęcam serdecznie do spróbowania sobie samemu, bo będzie to, myślę, dobra praktyka na przyszłość, ponieważ podejrzewam, że bardzo dużo deweloperów będzie chciało pójść tą ścieżką, bo ułatwia to pracę nad rozwiązaniami w PowerUpkach i jest trochę większa kontrola nad tym, jak te aplikacje wyglądają i będzie można trochę bardziej kontrolować możliwość budowania takich aplikacji i wdrażania ich na różnych środowiskach. Powiadomienia push w dzisiejszych czasach są praktycznie rzecz biorąc wszechobecne, więc dobra też jest nowina, że dla PowerUpek w wersji Model Driven są one także dostępne i to dzięki wykorzystaniu Power Automate, ponieważ konektor do wysyłania notyfikacji push został zaktualizowany i właśnie w tej chwili obsługuje on również aplikację Model Driven. Żeby sobie skorzystać właśnie z notyfikacji push, należy sobie wejść w przykładowy jakiś flow, który chcemy skonfigurować do notyfikacji. Ja mam zbudowany typowo pod demo M365 News, gdzie jest trigger zastosowany jako manualne wywołanie. Można oczywiście wykorzystać sobie do tego dowolny trigger. Najczęściej pewnie to będzie jakiś trigger związany z jakimś źródłem danych, powiedzmy w Microsoft Dataverse. W dalszej części przy samym push notyfikacji, to wejdźmy sobie w edycję, można wybrać takie rzeczy jak jeśli chodzi o mobilną aplikację, no to jaki to typ aplikacji ma być? Ma to być Power Apps, co z kolei świadczy o tym, że powinny mieć osoby zainstalowaną aplikację Power Appkową na swoim telefonie. Jeśli chodzi o aplikację, z której jakby źródło pochodzenia tego komunikatu, ja wybieram jedną z istniejących u mnie na środowisku, Portal Management. W dalszej części mamy odbiorców tego komunikatu, może być ich tu więcej, ja tu wpisuję sobie swoje konto, na które chciałbym, żeby przyszło powiadomienie. Dalej jest wiadomość tego powiadomienia, czy ma powiadomienie pozwalać otworzyć aplikację, z jakim obiektem wewnątrz aplikacji, czy też jednostką jest powiązane to powiadomienie. Dalej wybieramy, czy to ma być widok ogólny, czy też może jakiś widok konkretnego formularza elementu danych do podświetlenia po wejściu w tym powiadomienie. No jeśli to jest jakiś widok danych, to należałoby też wskazać dokładny element, czyli ID tego, co chcemy podejrzeć. Jak już to sobie skonfigurujemy, możemy uruchomić właśnie ten flow, czy też jeśli będzie miał inny trigger, to będzie uruchamiany. No i po uruchomieniu na telefonie zostanie nam wyświetlone powiadomienie push, po którego kliknięciu zostaniemy przekierowani według skonfigurowanego naszej akcji w Power Automate. W tej chwili przekierowuje mnie właśnie na widok All Contacts, tak jak zostało to skonfigurowane. Ostatnią aktualizacją dla administratorów, a związaną z PowerUpkami, jest wprowadzenie globalnie funkcji monitorowania. Pozwala ona podejrzeć działanie naszej aplikacji utworzonej w razie problemów, gdyby ktoś miał z nią w trakcie działania. Żeby sobie wejść w monitorowanie, musimy przejść do PowerUpek, wybrać aplikację, którą chcielibyśmy monitorować, u mnie to będzie Portal Management, no i skorzystać z opcji Monitor.
Wyświetli nam się tabela, w której będą informacje o tym, jakie tutaj były działania na aplikacji wykonywane i z jakimi skutkami, jaka to była operacja, jaki to był czas, jakie źródło danych, czyli wszystkie informacje potrzebne ku temu, żeby zidentyfikować potencjalne problemy w trakcie użytkowania naszej aplikacji. Z nowych rzeczy, które się tutaj pojawiły, to jest opcja zaproś. Czyli możemy do monitorowania zaprosić inną osobę, tak żeby wspólnie razem nad problemem posiedzieć i znaleźć źródło jego istoty. Więc do tego możemy sobie na przykład wybrać osobę, która jest powiedzmy techniczną osobą i będzie w stanie szybciej znaleźć problem. Więc wybieramy sobie Alexa i zapraszamy do wspólnego monitorowania. Dodatkowo w tym miejscu została wprowadzona jeszcze jedna rzecz, a mianowicie jest też możliwość udostępniania aplikacji użytkownikom, czyli tak jak teraz wybrałem sobie Alexa, mam obok niego możliwość kliknięcia kopiuj link do sesji użytkownika. Link ten będzie aktywny przez 1 godzinę i osoba ta, która tutaj została wybrana, będzie mogła wejść w tą aplikację i skorzystać z niej tak, jakby była jej użytkownikiem. A ja jako osoba, która potencjalnie jest twórcą tej aplikacji, będzie mogła zobaczyć sesję jej działania i zobaczyć i zidentyfikować ewentualne miejsca problemów, w których on zgłosił mi, że coś nie działa. Dodatkowo w ramach tej aktualizacji zostało wprowadzonych kilka modyfikacji związanych z samą tabelą i z wyświetlaniem danych tutaj. Pojawiły się nowe opcje, przenieść w lewo oraz przenieść w prawo. Można też przypiąć kolumnę z lewej strony bądź z prawej strony. No oraz zostały rozszerzone filtry dostępne w tabeli o kilka dodatkowych możliwości. Wszystko to pozwoli znacznie łatwiej poruszać się po tej tabeli i identyfikować miejsca potencjalnych problemów i rozwiązywać je być może właśnie z pomocą kogoś jeszcze dodatkowego. I to już jest koniec. Dziękuję bardzo za to, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania oraz obserwowania innych naszych kanałów społecznościowych. Bardzo się też cieszę, że nasza seria cieszy się zainteresowaniem. No i zapraszam na kolejne nasze edycje już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.